No i słowu stało się zadość. Obiecujemy dzisiaj od rana i od ładnych paru dni, że 11 listopada o 10:30 spotkamy się z parą prezydencką w Dzień Dobry TVN na żywo. I właśnie są, siedzą przede mną jak żyli pani Maria Kaczyńska i pan prezydent Lech Kaczyński. Witam serdecznie w dobrych humorach, aczkolwiek muszę przyznać, że pani Maria trochę z pretensjami do prezydenta, że to nie tak miało wczoraj być jak było, ale dzisiaj już oboje uśmiechnięci i też muszę państwu powiedzieć, że powiedziałam panu prezydentowi, że zazdroszczę tak ogromnej miłości, jaka jest między państwem i tego, że no zapytałam, czy pan docenia, kogo pan ma w domu, panie prezydencie. Chodzi o żonę oczywiście, tak? Tak, doceniam. Tak, pan prezydent powiedział. Naprawdę miałem szczęście. Zawsze ludzie kiedyś się muszą poznać. Czasem to jest zbieg okoliczności. U nas w dużym stopniu to był zbieg okoliczności. I dzięki odwadze wydawania pieniędzy poznałem żonę, bo miałem do wyboru, dwa miejsca zamieszkania i wybrałem to dużo droższe właśnie powyżej moich możliwości, ale przy tej okazji żonę poznałem. Ja pamiętam, pani Maria opowiadała mi, że no tak pamiętam, zobaczyłam Leszka, miał takie kręcone czarne włosy i już wtedy wiedziałam, że coś między nami zaiskrzy. Moim mężem, a potem założyłam, będzie prezydentem, jest prezydentem i w związku z tym święto 11 listopada dzisiaj tutaj możemy obchodzić. Wszystko żeśmy się dogadali, jak to się wtedy mówiło, ale nie wiem, czy od razu założyła, że jestem prezydentem, to ja mówię, że dużo jest przenikliwsza niż ja. No tak mi się właśnie wydaje, że tutaj taka niespotykana przenikliwość pan Marii weszła. Proszę pani, trzeba by to coś. Nikt w tym czasie nie myślał o jakichś punktach, o jakichś stanowiskach. Mąż był asystentem, starszym asystentem na uniwersytecie, robił karierę naukową. Ja też pracowałam w instytucie. Też pani robiła karierę, pani Mario, proszę sobie nie ujmować. No tak, no jakąś tam, ale nie taką zawsze, jak mój mąż, to ja miałam inne. Ja muszę jedną rzecz podkreślić, że to, że Maria z Maryla, bo nigdy Maria nie mówię, zrezygnowała z pracy po urodzeniu Marty, to jest jej decyzja, nie wspólna, tylko jej, bo tutaj sądzę, że kobieta jest w tym samym stopniu suwerenna, co mężczyzna, więc nie ma wspólnych decyzji w takim zakresie. Ale to była ogromna miłość i do pana, i do córki. I taka decyzja trudna dla kobiety, pani Maria. Była decyzja, żeby funkcjonował dom, żeby dom był rodzinny, żeby dom był prawdziwy. A w tamtych czasach to troszeczkę inaczej, to nie dzisiejszy dzień na te wspomnienia. Bo, nie, ale dotknęła pani ważnej rzeczy, do domu z tradycjami. Ten 11 listopada żeby rodzina była rodziną, żeby dziecko chowało się nie poza domem, nie z kluczem na szyi, tylko znało tradycje, znało różne uroczystości też. No właśnie, Marta znała? Marta, no nie znała. Ona urodziła się w 80 roku. Dziecko Solidarności, tata w Solidarności, tak. W 80. przed strajkami stoczni i no w tej atmosferze w zasadzie potem chowała się. No tak, a 11 Marta... listopad wtedy nie był jeszcze obchodzony. No właśnie, bo Marta urodzona w 80. roku, 22 lipca wtedy oficjalnie świętem narodowym. Tak, ale zapewniam, żeśmy nie obchodzili 22 lipca. Tak myślę. A jeszcze w 89 roku to było oficjalne święto narodowe, chociaż zbliżaliśmy się już wtedy bardzo do pełnej niepodległości. Trwały ciche rozmowy w sprawie powołania solidarnościowego rządu. Ale 11 listopada był obchodzony w sensie pamięci o nim przez całe lata 80. już przez opozycję, także pod koniec lat 70., ale przede wszystkim w Warszawie. Także pod Janem Sobieskim w latach 80. prezydencką opozycję. Więc to był dzień ważny, inny dla wszystkich. Ja całe lata 80. spędziłem w opozycji. Przylechowałem się z jednej strony, z drugiej w strukturach podziemnych. Ja mówię o okresie po internowaniu, po stanie wojennym. No więc oczywiście, że to wszystko w naszym domu funkcjonowało wcześniej, jeszcze w moim rodzinnym domu. A więc to nie był dzień, który do nas niejako przyszedł w 1990 roku. Pamiętają państwo jakiś taki szczególny 11 listopada w waszym życiu? Ja pamiętam z końca lat 70., ja nie pamiętam, to 8 albo 9 rok był.
demonstracja tu w Warszawie, przez część opozycji organizowana. Wyroki później miały pewne reperkusje jeszcze po wielu, wielu latach ze względu na osoby, które te wyroki wydawały. Jakoś to zapamiętałem, wtedy pojawiły się pewne nazwiska w opozycji po raz pierwszy. Nie znaczy, że wtedy ci ludzie zaczęli, ale stali się bardziej znani. Dzisiaj są znanymi politykami. Chyba ten dzień pamiętam z tych 11 listopadów najlepiej, a przedtem jeszcze w latach 60. taką maleńką demonstrację, maleńką, mini, urządzoną w szkole. Coś ci zrobili? Znaczy po prostu wstaliśmy, uczciliśmy dzień. I były kary potem? Nie. Nie, to było warszawskie, to był warszawski Żoliborz. Pamiętam, chcieliśmy też 30. rocznicę śmierci marszałka Piłsudskiego i też nic z tego powodu się nie działo. Pani Maryjo, pan był jakiś taki szczególny 11 listopada? Trudno powiedzieć szczególny, bo przecież to nie było święto. Ale jednak u rodziców w nas ta data istniała. To nie było, ja nie powiem, że był dzień powszedni, wszyscy szli czy do szkoły, czy do pracy, ale o tym święcie w domu się mówiło. Widzieliśmy, kiedy można było, flagę zwieszaliśmy i tyle. Także to trochę inaczej było, a teraz no, święta są oficjalnym świętem narodowym i bardzo pięknie, żałuję tylko, że w tak niewłaściwej porze roku, bo gdy było słońce, tak, że moglibyśmy odprowadzić to święto narodowe, tak jak mają Amerykanie w lipcu, czy Francuzi też, a my w listopadzie, a listopad no czasami bywa piękny. Tak. Obchodzą koniec pierwszej wojny światowej, ale święto narodowe takie duże mają.